z Kacprem Karskim, który wybiera się niedługo na galę do Czech. Cześć Kacper i powiedz na początku, jak nastawiasz się do walki z Petrem Kniżę? Cześć, ogólnie nastawiam się dobrze, pozytywnie. Czy różnica wieku między tobą a twoim przeciwnikiem no nie daje jakichś takich sygnałów na samym początku, że jest to rywal troszeczkę już, no powiem, nie chcę nazwać wypalonym, ale no powiem, trochę innej daty? No na pewno jest bardziej doświadczony niż ja, no to bez wątpienia. Bardziej piję do tego, że no, nie ma rekordu jakiegoś zabójczego, tak? Ma dosłownie 4 walki stoczone, że tak? No tak słyszałem, że ma 4, słyszałem, że ma podobno jeszcze więcej, także nie wiem, ciężko mi to powiedzieć, aczkolwiek nie przeszkadza mi to, że ma, ile tam ma lat, nie wiem dokładnie. 36. 36, no nie przeszkadza mi to w ogóle. Okej, okay, czy widziałeś w ogóle jakieś walki Petera? Jedną z Pemolą. Czyli ostatnią tą jego porażkową. Okej, okay. Czyli generalnie czego spodziewasz się po takim przeciwniku, bo no nie jest znanym w Czechach, ale generalnie nie jest to jakieś nazwisko, nie wiem, jakaś legenda MMA poza właśnie Republiką Czeską. Nie, z tego co wiem, to jest twardy przeciwnik taki, że będzie mocna walka na takiej zasadzie. Nie wiem, czy on ma jest jakiś tam bardzo mocny w jakimś tam płaszczyźnie, aczkolwiek z takim twardym przeciwnikiem, myślę, na takiej zasadzie, nie? Starej daty, nie? Okej, okay, na galę do Czech pojedziesz razem z Mateuszem Ostrowskim. Powiedz, czy masz jakiś tutaj deal z Zenkiem, że prowadzicie karierę razem, bo to już jest kolejna walka, w którą albo jedziecie razem, albo walczycie razem. Czy to jest jakaś tajna zmowa między Mighty Bulls a Gracie Barra Łódź? Nie wiem, może to jest jakieś przeznaczenie, że tak się widzimy często, ale nie, ogólnie Zenek w porządku chłopak, no tak z tego co tam kilka razy go widziałem, czy to na zawodach samych, czy to na jakich... W klatce. W klatce, czy na obozach sparingowych, nie, no w porządku, ogólnie jest pozytywnie jestem do niego nastawiony, że mam nadzieję, że razem stoczył walkę, razem wygramy, jeszcze wiem z tego, że Piotrek Strus tam się też bije, także miejmy nadzieję, że we trójkę tam wyjedziemy zwycięsko z Czech. Okej, okay, czyli rozumiem, że trzeciego starcia ewentualnie w szatni nie będziesz miał z Zenkiem, jesteście na pokojowych warunkach, tak? Nie, no pewnie, że jesteś na pojechaniu. Jeszcze może na after party wyskoczymy razem. Jest to bardziej na takiej zasadzie. No to, że razem się tam bijemy czy coś, to nie wpływa jakoś, myślę, na jakieś osobiste, powiedzmy, niesnaski. Okej, okay, nie, no oczywiście żartuję. Życzymy oczywiście Zenkowi też powodzenia. Jak widzieliśmy się ostatni raz, byłeś po zwycięstwie w Cage Warriors. Wtedy na stole leżał kontrakt na bodajże 6 walk, z tego co dobrze pamiętam. Powiedz, w jakim momencie jesteś teraz, jeżeli chodzi o rozmowy z Cage Warriors, bo kolejna walka jednak to nie jest pod ich jakby flagą, tylko właśnie gala w Czechach. No z tego co wiem, to czekamy. Może coś w tym roku jeszcze będzie z nimi, ale na razie czekam, nie? A, czyli nie to, że porzuciłeś ten pomysł, bo pamiętam, że wtedy jeszcze wahałeś się, miałeś trochę takie problemy, w sensie wybór między pracą a z treningami. Jakby piję też do tego troszeczkę, właśnie jak w tym momencie sam ułożyłeś sobie te wszystkie sprawy, takie też osobiste. Nie, no jestem otwarty i czekam, aż się tam odezwał i mam nadzieję, że w niedługim czasie będę mógł tam jechać i znowu się pokazać z pozytywnej strony. Okej, czyli ile walk mniej więcej planujesz na rok 2014? Tak, wymarzona liczba. Myślę, że 4 walki to jest taka pozytywna liczba. Czyli to tak jakby, no to mocne tempo jak na ciebie w sumie. 3-4 walki tak powinno w tym roku bym chciał, żeby były, nie? Ogólnie jak już się zabieram za to, to bym chciał, żeby te 3-4 walki były. I to właśnie Cage Warriors docelowo, czy jakieś gale polskie? No, mam nadzieję, że z tym Cage Warriors, jak już się ugadam, żeby było to z jedną galą. Oni robią na tyle często te gale, że jeżeli tam już wszystko, że tak powiem, się już uda się dogadać i tak dalej, to już nie będzie problemu z tym, żeby tam... Oni często robią dość te gale, z tego co ja wiem. Okej, okay, to Kacper, życzymy tobie powodzenia w Czechach. Jeżeli chcesz komuś podziękować, to jest moment dla ciebie. Chciałem podziękować wszystkim, którzy... Nie wiem... Jest taki pan za nami, któremu możesz podziękować. Chciałem podziękować trenerowi i wszystkim kolegom z klubu. Tak naprawdę wszyscy razem trenujemy, więc wszystkie sukcesy zawdzięczam klubowi. No i wszystkim, którzy mnie tam wspierają na co dzień i wszystkim znajomych też mogę pozdrowić przy okazji. Dzięki serdecznie za wywiad. Dzięki.